turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz, który odbył się w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, wzięło udział 7 uczniów, m.in. z radomskiego gastronomika, a także reprezentacje szkół przy Susze, Pionkach i Starachowicach. Konkurs skierowany był do uczniów 3 klas szkół kształcących się w zawodach branży gastronomicznej. Turniej składał się z 2 etapów: egzaminu pisemnego i części praktycznej, czyli przygotowania dania z wieprzowiny. Na przygotowanie potrawy uczniowie mieli 120 minut. Młodzież się nam tutaj popisywała różnymi właśnie przepisami, wykorzystywała różne części i elementy rozbioru wieprzowego. Osoby wygrane, czyli pierwsze 3 miejsca, mają możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz, co będzie im dodatkowo gwarantowało zwolnienie z egzaminów zawodowych. Celem konkursu jest przede wszystkim sprawdzenie i doskonalenie umiejętności praktycznych, a także nawiązywanie ścisłej współpracy z pracodawcami branży gastronomicznej i spożywczej. Ponadto uczniowie w trakcie gotowania mogli wykazać się kreatywnością i pomysłowością. W ocenie jury najlepszym daniem okazały się wieprzowe policzki z sosem Porto i słonym karmelem z sałatką z gruszki buraka w wykonaniu Kamila Saubuta z radomskiego gastronomika. Etap teraz już ogólnopolski przede mną. Liczę, że tam też będzie wysokie miejsce, jak nie pierwsze. No i myślę, że tam nagrodą jest też zwolnienie z egzaminów. Więc to warto, myślę, że warto. W jury zasiedli nauczyciele i pracownicy restauracji. Oceniali oni nie tylko walory smakowe i oryginalność przepisu, ale również organizację i higienę pracy oraz estetykę wykonania i zaserwowania dania. Jury było zgodne, że poziom konkursu był bardzo wysoki i uczniowie świetnie sobie poradzili. Jedna z rzeczy, która mnie zaskoczyła, to właśnie zrobienie kiełbasy, że w tak krótkim czasie, jakim jest 120 minut, tutaj jedna właśnie z dziewczyn z Pionek potrafiła zrobić kiełbasę z wieprzowiny i fajnie to zaprezentować i jeszcze dekorować talerz, więc to było zaskoczenie. Drugie miejsce zajęła Marlena Warchoł z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, a na trzecim znalazła się Angelika Zawadzka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu odbył się po raz pierwszy. Był to etap wojewódzki. Teraz przed zwycięzcami etap ogólnopolski, który odbędzie się w Zabrzu.